Cześć, dzisiaj zapraszam na pudełko z pasztetem. Wrzuciłam troszkę więcej zdjęć niż zwykle. Ja opowiadam, a wy szukacie pasztetu. A wszystko zaczęło się od serwetki. To jest nowy wzór i moja miłość od pierwszego wejrzenia. Jak tylko ją zobaczyłam, to wiedziałam, że coś z nią muszę zrobić. Ona sama w sobie jest bardzo ładna, więc pomyślałam, że idę na maksymalną prostotę. Czyli pudełko, pasujący lazur, serwetka, biała farba, lakier i ewentualnie jakieś tam dodatki. Uwielbiam ten lazur, to jest kolor orzechowy. Bardzo często go widzicie w moich filmach i miałam pewność, że orzech będzie mi idealnie pasował do kolorów na serwetce. Bo akurat ten odcień to moje absolutne must have. Widzicie go w wielu moich pracach, ponieważ bardzo lubię ten zgaszony odcień brązu. Dół pudełka lazurem, a wieczko na biało. Wszystko suszę i szlifuję. Pomyślałam, że jeszcze jakiś drobiazg wkleję od środka, żeby pudełeczko po otwarciu także się interesująco prezentowało. Jeżeli chcecie od razu przykleić całą serwetkę na górę pudełka, trzeba to zrobić na żelazko. Pod tym wideo podlinkuję Wam film, jak to się robi, ale jeżeli wzór da się podzielić na mniejsze części, to nie ma sensu walczyć z żelazkiem, dużo wygodniej podzielić wzór i przykleić po prostu po kawałku. Jeżeli wzór daje taką możliwość, to oczywiście można go idealnie wyciąć nożyczkami. Ale jeżeli jak w tym wypadku wzór jest bardzo drobny, po prostu nie do wycięcia, to go obrysowuję pędzelkiem z wodą i wyrywam. Jeżeli serwetka ma białe tło, to przyklejamy, bo tych pozostałości białej serwetki naokoło wzoru po prostu po przyklejeniu nie będzie widać. Do przyklejenia używam jak zawsze kleju do dekupaż, a przyklejam smarując klejem wyłącznie od góry. A do przyklejania najlepiej sprawdzi się szeroki syntetyczny pędzel. I na ten pędzel kleju zawsze nabieramy za dużo, ponieważ od razu musi nam przesiąknąć przez serwetkę i przykleić wzór do pudełka. Jeżeli kleju nabieracie za mało, to od razu czuć, ponieważ zamiast do pudełka serwetka przykleja się do pędzla. A co jeżeli kleju nałożycie za dużo? Nie szkodzi, przyklejacie serwetkę i zbieracie z niej nadmiar. Zobaczcie, jaki kolor mają te listki oraz lazur po wyschnięciu. Po prostu idealnie do siebie pasują. Mój pomysł na tą serwetkę był taki, że przyklejam, lakieruję, przyciemniam brzegi i to już jest koniec. Do przyciemnienia brzegów możecie użyć, tak jak ja, mojej ostatniej miłości, czyli żelu antycznego, pasty woskowej albo po prostu farby. Bardzo lubię ten preparat, ponieważ on jest czymś między farbą a pastą woskową. Pasta woskowa jest tłusta, długo schnie i nie zawsze można ją pokrywać innymi preparatami. Natomiast cienko nałożona farba często wysycha za szybko, a żel antyczny po nałożeniu daje nam jeszcze chwilę na zabawę z nim i rozpracowanie go na powierzchni. I na tym etapie mój projekt miał mieć szczęśliwe zakończenie. Ale znacie to powiedzenie, że nadgorliwość gorsza od no nie powiem od czego, bo potem mnie skrytykujecie, ale naprawdę ciśnie mi się to na usta. Po pierwsze, w swojej szufladzie znalazłam jakąś resztkę starych spękań dwuskładnikowych, delikatnych, czyli fine line. Pomyślałam, że wykończę je na tym pudełku, no bo szkoda wyrzucać, a jak nie popęka, to się nic nie stanie, po prostu pudełeczko będzie błyszczące. Wyglądało, że to jest resztka, a starczyło mi na całe pudełko, tabliczkę w środku i jeszcze zostało. No i teraz w dalszym ciągu mam resztkę spękań, które będę wykańczała na kolejnym pudełku. Robię spękania, ale uprzedzam, to jeszcze nie jest pasztet, to jeszcze nie jest katastrofa. Mimo, że plan był prostszy, to pomyślałam, że spękania do tej pracy będą wyglądały dobrze. Będą wyglądały jak delikatne gałązki w tle obrazka. Jeżeli lubicie spękania dwuskładnikowe, ale nie macie odwagi albo Wam nie wychodzą, to pod tym wideo podlinkuję Wam filmy, w których dużo dokładniej mówię o tym preparacie. O tym oraz drugim, czyli spękaniach klasycznych, które mają bardzo podobne opakowanie, ale wychodzą zupełnie inaczej. Te wyszły tak jak chciałam, bez uwag, ale jak już dodałam spękania, to pomyślałam, że coś jeszcze zakombinuję.
Dawno temu miałam znajomego, który miał takie powiedzenie, że gazy to trzeba puszczać, bo jak nie, to one unoszą się do głowy i z tego się biorą pofajdane pomysły. No cóż, zamiast siedzieć i relaksacyjnie sobie wcierać pastę woskową w piękne spękania, zaczynam kombinować. O tym, jaki pasztet wykombinowałam, opowiem za chwilę, a teraz o paście woskowej i spękaniach. Brązowa, matowa, najbardziej klasyczna pasta woskowa, postarzająca. Bawełnianą szmatką wcieram ją w szczelinki i szybko wycieram nadmiar. Jak widzicie, robię to po kawałku. Dzięki temu, zanim pasta podeschnie, bez problemu jestem ją w stanie szmatką usunąć z powierzchni. Zostaje tylko w spękaniach i wygląda to tak. Gdy wszystko już jest gotowe, spękania dwuskładnikowe, na koniec trzeba zabezpieczyć lakierem. I to koniecznie musi być lakier rozpuszczalnikowy. Lakier akrylowy się do tego nie nadaje. Podczas pokrywania powierzchni zważę się i zniszczę mam całą pracę. Spękania dwuskładnikowe schną długo, więc miałam naprawdę sporo czasu, żeby wymyślić jakiś bezsensowny pomysł, który popsuje mi pracę. Jak na to patrzę, to naprawdę mam uśmiech na ustach, bo ja przecież wiedziałam, że to nie może dobrze wyglądać. Jeżeli chcemy w ten sposób przykleić serwetkę, czyli serwetkę, która ma białe tło na niebiałej powierzchni, to wzór trzeba bardzo dokładnie wyciąć. Bo jeżeli go nie wytniemy, tylko wyrwiemy tak jak ja, to proszę bardzo, paskudny pasztet. Można próbować zaklinać rzeczywistość i mieć nadzieję, że po lakierowaniu to cudo zniknie, ale dziewczyny, nie zniknie. Już dawno takimi pasztetami przestałam się przejmować, bo przecież zawsze jest jakieś wyjście. A jak sytuacja będzie całkowicie kryzysowa, to po prostu można pudełko zamalować i zacząć jeszcze raz. Koło listków dorobiłam cień, ale mówiąc szczerze, szału nie ma. Białą serwetkę dalej widać, a przynajmniej ja ją widzę i mnie to trochę denerwuje. I na takie troszkę denerwujące mnie prace mam swój prywatny myk. Staram się je bardzo ładnie wykończyć, dodać fajne dodatki, żeby na pierwszy i drugi rzut oka wyglądały fantastycznie. Potem ustawiam taką pracę gdzieś w pokoju i czekam. Pierwsza osoba, która do mnie przyjdzie, weźmie do ręki pudełko i powie: wow, Kasiu, jak fajnie wyszło. Słyszy, bierz, to jest dla ciebie. Czasami na wszelki wypadek rzucam jeszcze pytanie kontrolne. Naprawdę ci się podoba? I wtedy mamy sytuację win-win. Obdarowany jest szczęśliwy, że dostał fajny prezent, a ja jestem zadowolona, że dałam komuś ładne pudełko, które mu się bardzo podoba. Bo często jest tak, że nasze drobne niedociągnięcia widzimy tylko my. I to już koniec opowieści o życiu oraz pasztetach. Jak zwykle listę produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. Teraz oglądając pudełko, wiecie już, gdzie jest pasztet, ale koniecznie mi napiszcie, czy na początkowych zdjęciach było to widać. No bo wiecie jak jest, ja to zawsze widzę, bo to jest mój pasztet. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.